jakiś czas temu zmieniłaś wyznanie, zostałaś protestantką. Chciałam cię zapytać, ponieważ taki trend jest dosyć często obserwowany, teraz coraz więcej osób, także ze świata show biznesu, wychodzi z kościoła katolickiego, zmieniają wyznanie albo dokonują tak zwanej apostazji, jak na przykład Dawid Kwiatkowski. Jak sądzisz, dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak tylko i wyłącznie z tego powodu, że ludzie nie mają fundamentów. Ludzie dzisiaj żyją w wielkim chaosie, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Budzisz się następnego dnia i nie wiesz, co ciebie spotka. Ludzie tak naprawdę nie mają jakby czego się uchwycić. I wiara jest podstawą tego, czego nie widzimy, a czego się spodziewamy. Ja myślę, że to jest przede wszystkim bardzo ważny aspekt, nie tylko w moim życiu, ponieważ ludzie zaczynają rozumieć, że jest coś więcej niż tu i teraz. I sądzę, że to jest dobry kierunek, bo następuje takie przebudzenie, które, mam nadzieję, doprowadza do jakichkolwiek refleksji. Więc kiedy ludzie już nie wiedzą, co mają zrobić i stają przy tej przysłowiowej ścianie, to wtedy zwracają się do Boga i myślę, że to jest dobry kierunek. W jednym z wywiadów powiedziałaś, że poprzednia wiara nie dawała ci poczucia bezpieczeństwa. Czy teraz odczuwasz, czujesz się bezpieczna, czy teraz czujesz się, rozumiem, że lepiej? Wiesz co, to nie to poprzednia wiara, ponieważ musimy wiedzieć o jednej rzeczy, że my jesteśmy tak naprawdę rodziną kościołów chrześcijańskich. I czy to jest wiara katolicka, czy to jest wiara protestancka, wszyscy wierzymy w jednego Boga. I ja myślę, że przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby odnaleźć w sobie coś takiego, co jest zgodne z tobą w środku ciebie. I nie religia właśnie, tylko wiara, bo wszyscy w coś wierzymy. Natomiast wiara dla mnie jest rzeczywiście taką fundamentalną rzeczą dzisiaj i nie tylko, ponieważ ja się nawróciłam ponad 10 lat temu i oczywiście trzymam się tego, bo sobie nie wyobrażam w ogóle zboczyć z tej drogi. Jak wygląda taki proces tak, nie wiem, formalnie? To najpierw musisz dokonać apostazji z kościoła katolickiego, czy to po prostu jakby ta zmiana wyznania to jest tylko, wiesz, w tobie, tak? Nie ma jakby oficjalnej zmiany? Czy możesz mi powiedzieć, jak to w praktyce wygląda? Wiesz co, tak, to jest przede wszystkim w tobie. Nie ma sytuacji takiej, ja zresztą byłam katoliczką, ale nigdy nie praktykującą. I myślę, że w życiu każdego człowieka musi się wydarzyć coś, żeby chcieć coś zmienić w swoim życiu. I w moim życiu zadziało się wiele rzeczy. Myślę, że wiara również pozwoliła mi na to, żebym miała pewność, do kogo należę, kim jestem. Zmieniła zupełnie moje poczucie własnej wartości, sprawiła, że zmieniły się moje priorytety. I ja myślę, że to też nie chodzi tylko o to, żeby zmienić, nie wiem, nagle wiarę i sobie coś wymyślić, tylko każdy tak naprawdę musi się czuć dobrze z samym sobą i z tymi przekonaniami, które sobą reprezentuje.